Dzień dobry, dzień dobry. Moi kochani, mamy dzisiaj sobotę, godzina 13:06 i ja właśnie skończyłam pracę. I przyszłam się lekko pożalić. Jezu, chyba jelitówkę złapałam. Ja pierdzielę, jak mi w tych bebechach jeździ, jak się przelewa. Ogólnie czuję się dobrze, tylko... O Jezu. No jeszcze takie perypetie przy sobocie, no nie wierzę po prostu, nie? Jeszcze ciężko dzisiaj w robocie było, naganiałam się w tom i z powrotem, no... Ale to nic, jadę, no chciałabym powiedzieć do domu, ale nie jadę do domu, jadę do mięsnego po mięso, bo przecież ja w ostatnim vlogu, przedostatnim, no nieważne, w którymś tam vlogu kupiłam kapustę na gołąbki i co? I tych gołąbków no nie zrobiłam. Nie było kiedy, nie było i stwierdziłam, że już teraz nie ma, że boli, jak nie dzisiaj, to jutro. No muszę w końcu te gołąbki ogarnąć, no muszę. W ogóle zakupy się kłaniają, jak mi się nie chce. Przyrzekam wam, jak mi się nie chce, ale wiecie co, zamykam się i jadę do tego mięsnego, bo ja nie wiem, do której on jest otwarty. I zaraz się okaże, że zamknął mi sklep przed nosem, nie? Ale lipa. Także ja się zamykam, jadę. Przyszłam się przywitać i zapraszam na dzisiejszego vloga. Jestem w tym domu. Torba zakupiona. Mięcha. I nie tylko. Kupiłam przepiękny, wielki kawał karkówki, bo prosiłam, żeby mi tam pani zmieliła. Będzie na te gołąbki nieszczęsne, bo przecież ta kapusta leży już tydzień czasu i się ze mnie śmieje. I tutaj zresztą też. Oprócz tego kupiłam jeszcze filety. 6 filetów na dzisiaj. Zaraz działam, bo mamy godzinę 3:25, drugą. Ryszard zaraz ruszy, oczywiście on na budowie. Już ogarnia dach. Tą, jakoś mówię. Dachówkę. No, powciągali, już tam część dachu jest zrobiona. Ziemniaki zaraz pobiorę, zrobię pirę. Trochę tu ogarnę, bo widzę, że się znowu dzieje. Ja nie wiem, jak u was, chyba nie widać. Jak mnie denerwuje ta wystawka tych butelek, słoików, szklanek i wszystkiego. Ja nie rozumiem, jak można to po prostu sobie tak postawić, nie sobie stoi. Zamiast od razu wylać zawartość, jest worek na szkło, zapakować, nie. Nie mam jeszcze ogórki, będzie mizeria. Tak, zmiana tematu, żeby nie było, że znowu marudzę. Dobra, w takim bądź razie. Ja naprawdę nie mogę się odnaleźć. Czekajcie, 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 czekajcie. No to muszę schować. Na chwilę się rozłączam. Tak, patrzę, trzymam ryż i zostały mi dwie torebki. I tak się zastanawiam, chyba jedną torebkę tylko ugotuję, no bo ja nie chcę, żeby tam było więcej ryżu jak mięsa, aczkolwiek mięsa jest dużo. Dam jedną. Ile to się gotuje? 16 minut. I może jeszcze dzisiaj uda mi się sparzyć tą kapustę, to tylko jutro po pracy, bo też jadę do pracy. To może tylko pozawijam wtedy do piekarnika i niech dzieje się magia, nie? Wypijam mi się trzy kawy w pracy i trochę mnie nosi. Tak. To działa.
Pochowałam czysto. No dobra, przebrałam się w tą taką bluzę po domowemu. I biorę się za obieranie ziemniaków. Biorę sobie statyw. Nie sprzątam, bo moja córka dzisiaj posprzątała i odkurzyła i podłogę umyła, więc chwała i za to. A gdzie jest ocieraczka? Gdzie? O, jest. Mam. Także zamykam się, obieram. A wy patrzcie. Też dopiero do domu wlazłam. Na jakieś owe by się przydało, wiesz, kotlety. A to jeszcze nawet się na nie jadły. No to fajnie. No dobra, mamy godziny 15:15. Ja dopiero zjadłam, tak jak widzieliście. Idziemy z Ryśkiem na miasto. Przebrałam bluzę. Poprawiam usta. Generalnie szlak mi trafia. Graby sobie na nerwy z Ryśkiem dzisiaj. On mija jemu. A to jeszcze zakupy. Jeszcze nie koniec tego parszywego dnia. No ale nic, poprawiłam się. Latafa. Te pomarańczowe też normalnie uzależnią, wiecie? Tak pięknie pachnie. Lecimy. Jak mnie słychać, słuchajcie. 18, ja dopiero do domu wróciłam. Z moim Ryśkiem gdziekolwiek pojechać, jeszcze w ogóle katar złapałam. Tak mnie kręci w nosie, tak kicham, taki mam cały zawalony, normalnie masakra. Ostatecznie wylądowałam na zakupach w Kauflandzie. Idź stąd. Co ty mi tu gryziesz? Wylądowałam na zakupach w Kauflandzie. Myślałam, że mi syn tam zagląda ta kurtka. Kupiłam nuggetsy, przyznam wam się bez bicia, że jem bardzo dużo takich oto rzeczy. Mam fazę na sałatki. Czego kichasz? I na inne dziwne rzeczy. W ogóle jaki tu rozpierdziel, jakie mam fazę, chodź pokazać. Kocia karma. Duszki. Razy dwa dla mnie i dla dzieciaków. W Bliko kupiłam takie zapałki długie i to do świeczek, bo nie wiem. Mówiłam wam, że kole kupiłam. Jak nie, to właśnie mówię. O, nie mogę. Śmietane kasemkę. Bardzo ją lubię. Rzadko kiedy kupuję, bo tutaj u nas jej nie ma. Boże, kot też się rozkichał, widzę. Szczypior. Liść laurowy, przyprawa do pizzy. Jezus, sorry. Przyprawa do pizzy. Chociaż na razie w planach nie mam, żeby robić. Czekolada wędlowska, karmelowa dla dzieciarów. Szyneczka na kanapeczki do szkoły i dla Ryśka. Kabanosy. Wróciłam do Tarczyńskiego. To są najlepsze kabanosy, jakie mogą być. Te berlinki są niedobre, są twarde, dla mnie lek. Feta z oliwkami. Następna moja słabość ostatnio. Dodaję sobie do gotowych sałatek
coś takiego, no nie wiem. Cukierki na wagę, śliwka w czekoladzie i familijne. Zobaczymy, czy dobre, czy niedobre. Tak mnie coś też naszło. Przyprawa do mięs z papryką, proszę bardzo. No bo musi być. O, jeszcze jedno. Ryśka coś wzięło na sery, to wziął takie coś. Czy to jest dobre? Nie wiem. To jest jakiś wineberry, a to jest pleśnią. O, jest sery jak sery. Ach, no nie wytrzymał. Co to jest? Amber, browar, po godzinach, idealne coś tam. Nie dla mnie. Na ślankę. Zobaczcie, coś mi tam przyszło. Oprócz tego Rysiek sobie wziął następne sery i jakiegoś śledzika z żurawiną tym razem. Dobra, ta torba już jest pusta. To lecimy z następną. Dzisiaj z Ryśkiem pożarłam się o to, na czym smażyłam kotlety. Ja normalnie smażę je na maśle klarowanym, albo daję olej rzepakowy i do tego trochę masła. No ja tak smażę. Tym razem usmażyłam na samym oleju rzepakowym. Dosyć prosto po robocie. Stanęłam przy garach, usmażyłam, obiad pod ryjem podstawiłam. To jeszcze, a dlaczego na oleju usmażam? Powiem Wam szczerze, jak kiedyś wyjdę z siebie, palnę tą patelnią, ale już dobra, nieważne. A propos właśnie oleju, kupił sobie pączka. Pączka kuźwa chyba za złotówkę, ja nie wiem. I pytam się go przy Kasia, ty myślisz, że na czym to było smażone? Na smalcu, tak głównie na smalcu. Na fryturze. Trzy takie bułeczki. Nie dla mnie. Jeszcze za chlebem. Do pracy wziąłam sobie dwie herbaty. One są takie dobre, przepyszne. Polecam. O, jeszcze jeden ser ryśkowy. Trzy takie mleka owsiane barista, bo też dla mojej koleżanki kupiłam, bo prosiła, że jak będę, to żeby je wziąć, więc wzięłam trzy. Jedno zostawię sobie w domu, dwa wezmę ze sobą. O, i to są te sałatki, o których Wam ostatnio mówiłam. Ja na ich punkcie mam fioła. Tu jest jakaś kasza, bulgur, buraczek, gotowy sos, feta. Ja tutaj jeszcze dodaję oczywiście oliwki, fetę, no i przeważnie te nuggetsy nieszczęsne, gotowe. No ale tak, ja tak się ostatnio żyję. Oprócz tego, zgrzewka wody żywiec wpadła, trzy czekolady wziąłam. Jak ja to zrobiłam? Że wziąłam trzy? Myślę, że może dwie. Przepraszam Was. Worek ziemniaków i żwirek dla kotów, jakiś taki inny, bo ten mój, co ja mam, zawsze go używam od lat, po prostu mnie wykańcza. Wiecie co? Ja się teraz zamykam, chowam to wszystko i ja po prostu mam dosyć na dzisiaj. Idę się położyć, zrobię sobie jakąś herbatę czy coś i nie mam, w ogóle coś mi wlazło w krzyż, tu mnie tak cholernie boli. No mówię Wam, wyjdę z siebie i stanę obok. Cieszę się, że ten dzień się kończy. Naprawdę się cieszę, bo już mam dosyć. To co, ja na razie z Wami żegnam. Żadnych przybitek, schowania, czegokolwiek nie wrzucam. I widzimy się jutro w tym samym filmie. Pa, pa. A nie powiedziałam, nie zapłaciłam. Jakieś 380 zł za to wszystko. I to jak gdyby ktoś pytał, to w sumie tylko na weekend. No. I tak to jest. Ja o kapustę sparzyć na głąbki, żeby już jutro nie stać. Oczywiście. Oczywiście. Nie sparzyłam. Dara. No dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, moi kochani, w niedzielę. Mamy godzinę za 20.16. Ja już się zdążyłam być w pracy. Po pracy pojechałam na budowę, myślałam, że zrobię jakieś przebitki, no nie zrobiłam, nie było czasu. Dotkałam tam moją siostrę,
z jej narzeczonym, żeśmy pogadali. Ja oczywiście dzisiaj, ja nie wiem jak ja to zrobiłam, wyleciałam do pracy bez kurtki, byłam święcie przekonana, że ja kurtkę zostawiłam w pracy wczoraj. A teraz patrzę, że na suszarce. Jakie było moje zdziwienie? Wchodzę o godzinie 6:27, bo do pracy, do biura, patrzę, no nie ma tej kurtki, a ja tylko w tym swederku. No i miałam dżinsy na sobie, teraz mam dresy, no bo akcja kuchnia, a jak wróciłam do domu z budowy, tam je przecież, no bo też pojechałam bez kurtki, tylko tak jak wstałam po pracy, no to mnie wywiał. Fakt, że dzisiaj mamy 14 stopni na plusie, nie jest tak tragicznie, ale jednak, Więc trochę mnie wywiało. Dobrze, że ja mam w samochodzie grzane fotele, więc to było super, ale za to weszłam do domu i co? No w domu zimno, nie w psiarni. No nieważne, włączyłam ogrzewanie, wzięłam się od razu za robotę. Tutaj już mam, jeszcze się nagrzało, mogę to podnieść. O, proszę bardzo, cała brytwana gąbków. Niech się robią. Ja idę sobie posiedzieć, tylko jeszcze tutaj ogarnę, bo co? Aha, muszę powycierać naczynia. Czekajcie. To sobie wezmę tutaj miskę i powiem wam, umilam sobie, bo miałam oczywiście przybitki wam zrobić, ale włączyłam sobie Władcę Much. Znaczy dwóch jakichś kolesi omawiało odcinek, oglądali odcinek Władcy Much, takiej bajki, jeżeli ktoś nie wiedział, chyba w sumie dla dorosłych, która też leci na TV4 bodajże i na SC, z tego co kojarzę. Więc sobie ich oglądałam, słuchałam, no i robiłam w tej kuchni. Powiem wam, że ta bajka to ma za 20 lat, ona mi się tak dobrze kojarzy. No 20 lat temu ją oglądałam, to był bardzo fajny czas w życiu dla mnie. Ja jeszcze wtedy nie stałam przy garach, nie robiłam gołąbków, tylko robiło się coś innego. Czyli się w sumie żyło pełną piersią, może tak powiem. Mam jakiś taki dzisiaj dziwny flow. A wiecie dlaczego? Bo też włączyłam sobie do słuchania recenzję tej książki Hunter Adeline. Tutaj wstawiam wam zdjęcie. To jest erotyk. Właściwie dark romance. Już o nim ostatnio mówiłam we vlogu. I naprawdę nigdzie na żadnym kanale nie mówi się o tej książce dobrze. Cały czas gadają, że to jest książka bardzo szkodliwa, że to jest o stalkingu, o prześladowaniu, o zmuszaniu, o przemocy. I wiecie co? Ja po prostu aż napisałam nawet gdzieś którejś tam dziewczynie, gdzie ja raczej nie komentuję, ale aż mnie po prostu świeżbiło i napisałam, że tak naprawdę ta książka jest moim zdaniem dedykowana kobietom 30+. Takim kobietom właśnie jak ja, która pracuje zawodowo, ma dzieci, ma męża, ma na głowie dom i masę innych obowiązków. I to jest książka, tak moim zdaniem, dedykowana właśnie takim kobietom. Dlaczego? Dlatego, że my nie mamy czasu na emocje, na przeżywanie emocji w swoim życiu. Nie ma na to czasu, a jak czas się znajdzie, to nie ma chęci. Człowiek chce ciszy, chce spokoju. Ja pamiętam, jaka byłam 20 lat temu, ja pamiętam, jaka byłam 15 lat temu i widzę, jaka jestem teraz. Naprawdę. I ja mam wrażenie, że to jest taka chwila dla mnie, gdzie ta książka naprawdę jest głupia. W sensie... No właśnie, gdzieś gadają o tym te dziewczyny, to są młode dziewczyny, które omawiają te książki w internetach i zapominają o tym, że ta książka to jest wytwór wyobraźni, to jest fantazja autorki. Ona miała taką fantazję, przelała ją na papier i dzięki temu powstała ta książka. Mi osobiście świetnie się ją czyta, mimo że nie jest górnolotna, mimo że bywa wulgarna i są takie tak sceny opisane, jakbyście oglądały film dla dorosłych, taki ale kurczę, no wszystko jest dla ludzi. Wszystko jest dla ludzi. Ona dostarcza, wydaje mi, dużo emocji. Czy jest górnolotna i tak dalej? Nie jest. Ja nie wiem, czego te młode dziewczyny się czepiają tej książki. Nie rozumiem tego, szczerze mówiąc. Tak jak się...
Przecież to jest tylko, wiadomo, że coś takiego nigdy nie miało miejsca, że to się nigdy nie wydarzyło, że to jest tylko wyobraźnia. Gdzieś dziewczyna miała fantazję, no to sobie, takie fantazje, no to sobie to przelała, stworzyła tych bohaterów. Tutaj są takie recenzje, że ci bohaterzy to są tacy nijacy. I w ogóle, kurde, to nie o to chodzi w tej książce. To nie o to chodzi. Ludzie, święci, naprawdę niektóre książki powinny być zakazane takim młodym dziewuchom do czytania, bo nie rozumieją ich, po prostu ich nie rozumieją. Żyją swoim młodym życiem, gdzie pewnie dużo się dzieje, gdzie mają zbyt wiele obowiązków, żyją, nie wiem, zarabiają w internecie, nagrywając filmy, może się gdzieś uczą, nie wiem, chodzą na jakieś studia. Mi się ta książka podobała. Mi się osobiście ta książka podobała i nie rozumiem, skąd ten jak w internecie na tego typu książki, bo wszystko jest dla ludzi, moi drodzy. Wszystko, nawet takie książki. Jeżeli jest druga część, to ja z przyjemnością ją zakupię i przeczytam. I już dawno nie miałam w swoich rękach książki, którą bym właściwie przeczytała w tydzień, gdzie ja naprawdę nie mam czasu. Gdzie ja naprawdę nie mam czasu. Ale to właśnie, a to wieczorem sobie przeczytam, a w tle gdzieś tam Władcy Much lecą albo Kiepscy, albo jak pojadę z synem na trening, wyłapuję takie, wiecie, chwile i znajduję i czytam. I muszę powiedzieć, że mi osobiście się ta książka podoba, jeżeli Was nie odstrasza stalking, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że mnie to właśnie bardzo zaintrygowało. Te wszystkie negatywne komentarze i opinie na temat tej książki. I mówię tak, sama kuźwa przeczytam i zobaczę. No i miałam rację. Mi się podoba. Dobra, zamykam się, sprzątam tutaj, idę sobie posiedzieć. Może uda mi się dokończyć moją książkę. Gołąbki już w piekarniku się robią, ja tu ogarniam. I na 18 jadę na drugie zajęcia z High Heels. Oczywiście moje szpilki z temu nie dotarły, więc znowu będą zajęcia w tych bucikach, jakie mam. No ale mówi się trudno, mam nadzieję, że już na przyszłe zajęcia buciki moje, obsesiki przyjdą. A jak przyjdą, to oczywiście Wam się pochwalę. A na póki co zamykam się, sprzątam i idę się położyć, bo chyba mi się należy. A jeszcze tak teraz mi się przypomniało, że jedna dziewczyna właśnie powiedziała, że dziwnie się czytało tą książkę, Hunting Adeline, dlatego że ona jest napisana językiem mówionym. Dziewczyna jakąś tam polonistykę studiuje, a książki powinny się pisać językiem pisanym, a nie mówionym. Gdzie ja w ogóle nawet na to uwagi nie zwróciłam, szczerze mówiąc. Dla mnie zajebisty odmurzacz. Naprawdę. I daje mi wytchnienie, jestem w stanie się wciągnąć w fabułę i dla mnie to jest najważniejsze. I ta książka mi to dała. Dobra, idę stąd. Dobra, 17:20, tak mi się dobrze leżało, Boże kochany, już trzeba wstawać. Dzisiaj, proszę Państwa, mój outfit jest taki. Spodnie dresowe czarne, łańcuchy pożyczyłam sobie, trochę mi się wbijają, bo moja córka to jest taka malutka XS-eczka, a ja jestem M-eczka. I co? Jak może buty nie przyszły, więc biorę te. Ale jeszcze wezmę te. Mam takie botki, bardzo fajne zresztą. I chcę zobaczyć, czy ja w ogóle dam radę, chociaż to jest klocek. Więc chyba... O Jezus, kocie. Dobra, wezmę te i zobaczymy. Spakuję je. Może chociaż spróbuję. A co tam? Idę jeszcze na chwilę się położyć, pole, żeby coś żołądek nie kuje. Woda. Jest. Wodę mam. I spiercie. Nie, no to się nie zmieści. Do zobaczyska. Myślę jutro. Bo dzisiaj to już raczej się nie będę odzywać. Jutro przy makijażu mam powiem, jak tam było, fajnie czy nie fajnie.
A póki co, pa, pa.